Pokażę ci, jak w prosty i tani sposób stworzyć niesamowitą dekorację ducha, idealną na Halloween. Najpierw wydrukuj oczy ducha i starannie je wytnij. Weź stelaż na pomidory o wysokości około 90 cm, złóż go tak, aby tworzył stabilną podstawę, i zabezpiecz górę mocną taśmą, żeby wszystko dobrze się trzymało. Na szczycie stelaża umieść styropianową głowę, która posłuży jako podstawa twarzy ducha. Następnie owiń cały stelaż lampkami dekoracyjnymi, dzięki którym duch będzie wyjątkowo świecił w ciemnościach. Lampki przymocuj co kilka centymetrów taśmą, aby równomiernie się układały i stabilnie trzymały na stelażu. Aby uzyskać efekt ducha, przykryj całość białym prześcieradłem, nadając mu kształt i zwiewny wygląd. Na koniec przyklej oczy ducha na odpowiedniej wysokości. Postaw zrobionego ducha przed domem. Sprawdzi się jako idealna dekoracja w dzień, jak i w nocy. Włącz lampki i zobacz, jak cały duch ożywa dzięki magicznemu blaskowi. Taka dekoracja zachwyci twoją rodzinę i sąsiadów i wprowadzi niezapomniany nastrój. Zakonserwuj dynie ozdobne. Mogą stać nawet rok. Wystarczą dwa składniki. Zdarza się, że ozdoba z dyni przygotowana na Halloween czy do jesiennych stoików szybko staje się mało atrakcyjna. Zaczyna nieprzyjemnie pachnieć. Pojawia się na niej pleśń. Dlatego pokażę Ci, co zrobić, żeby były długo świeże. Przygotuj dużą miskę. Następnie dodaj do niej letnią wodę. Do miski z wodą dodaj jedną miarkę wybielacza. Na koniec wystarczy jedna pompka standardowego płynu do mycia naczyń. Pozwól, żeby każdy produkt się rozpuścił. Dlatego dobrze wymieszaj je z wodą. Teraz weź swoje dynie. Zanurz dynie w wodzie i pozostaw do namoczenia na około 30 minut. Następnie wyjmij je i osusz ręcznikiem. Takie dynie są zakonserwowane i sprawdzą się idealnie jako ozdoba. Ta prosta metoda pozwoli zachować je na znacznie dłużej. Nie będą też miały nieprzyjemnego zapachu czy pleśni. Tak zakonserwowane dynie będą trwałe. A jednocześnie nadal pięknie będą się prezentować w Twoim wnętrzu. Połóż te nie na parapecie, a odwieczny problem zniknie w ciągu jednej nocy. To proste i efektowne rozwiązanie, które polecił mi znajomy specjalista. Przygotuj kilka par skarpetek. Wybierz długie i grubsze skarpetki. Zacznij od nacięcia skarpetki w miejscu pięty oraz palców, tak jak na filmiku. Do tego triku potrzebne Ci będą te dwie części skarpety. Następnie weź igłę i nitkę. Przeszyj skarpetkę tak jak na filmiku. Kolor nitki powinien być podobny do koloru wybranych przez Ciebie skarpet. Na koniec ściągnij nitkę, tak aby brzegi skarpetki się połączyły. Końcówki włóż do środka skarpetki i ponownie ściągnij nitką. Następnie zszyj to miejsce. W kolejnym kroku weź ryż po czym wsyp go do wnętrza skarpetki. Ważne, aby nie wypełniać skarpetki po brzegi. Jeśli chodzi o ryż, to ważne jest, abyś nie używał ryżu błyskawicznego lub minutowego. Te rodzaje ryżu są wstępnie ugotowane i łatwiej też może pojawić się na nich pleśń. Sszyj i ściągnij drugi brzeg skarpetki w ten sposób, co na początku. Następnie weź grubszą nitkę w innym kolorze niż skarpetka. Przeszywaj skarpetkę z ryżem tak jak pokazuje na filmiku. Rób to dociskając nitkę, a dzięki temu skarpetka z ryżem nabierze kształt przypominający dynie. Za pomocą kleju na gorąco włóż sztuczny kawałek łodygi. Skarpetka zyska prawdziwy wygląd dyni. Tak przygotowane dynie nie tylko będą świetnie wyglądać jako dekoracja domu w okresie jesienno-zimowym, ale również będą pełniły dodatkową funkcję. Ryż jest znany ze swojej zdolności do pochłaniania wilgoci. Połóż dynie z ryżem na parapecie, a będą one wchłaniać nadmiar wilgoci z otoczenia. Problem zaparowanych szyb zniknie. Zbierz je na spacerze i połóż na parapecie. Pająki ich nienawidzą. Wszystkie pajęczaki mogą budzić niepokój, kiedy zobaczysz je w domu ale istnieje kilka skutecznych sposobów na ich odstraszanie. Przede wszystkim kluczowe jest utrzymanie czystości i porządku, ponieważ pająki często szukają schronienia w bałaganie. Żeby pozbyć się pająków, warto wykorzystać zapachy, których nie lubią. Są to lawenda, mięta pieprzowa, czy olejek z drzewa herbacianego. Spryskaj tymi olejkami miejsca, przez które pająki mogą dostawać się do domu, jak okna i drzwi. Do walki z pająkami możesz też wykorzystać cynamon. Wystarczy rozsypać go w miejscach, gdzie mogą pojawić się pająki. Cynamon także skutecznie zwalcza mrówki. Ale możesz też wykorzystać żołędzie do odstraszania pająków. Umieść je w miseczkach, a stworzysz naturalną barierę dla pajęczaków. Uważa się, że zawarte w żołędziach garbniki oraz inne naturalne związki odstraszają pająki. Wykorzystaj więc te proste metody, a nie będziesz mieć pająków. Spryskaj tym swoje mieszkanie, a unikniesz wizyty niechcianych pająków. Weź średniej wielkości pojemnik z miarką. Wlej do niego około 200 ml octu. Ocet jest naturalnym środkiem, który ma nieprzyjemny zapach, dzięki czemu skutecznie odstrasza insekty w tym pająki. Następnie weź jedną cytrynę i wyciśnij sok. Cytryna nie tylko nadaje świeży zapach, ale również odstrasza robactwo. Dodaj do octu trzy łyżki soku z cytryny. Ostatnim składnikiem jest cynamon. Pająki nie tolerują mocnych, korzennych aromatów, dlatego cynamon działa jako naturalny środek odstraszający. Wszystko dokładnie wymieszaj, aż składniki się połączą. Następnie przelej płyny do butelki z atomizerem ułatwi to dozowanie produktu. Warto wiedzieć, że pająki wchodzą do domów w poszukiwaniu ciepła i ukrytych miejsc, gdzie mogą przeczekać chłodne miesiące. Spryskaj roztworem miejsca, w których najczęściej pojawiają się pająki. Takie jak kąty, okna czy drzwi. Nie zapomnij również o obszarach za łóżkiem czy kanapą. To najczęstsza kryjówka pająków. Moja babcia na początku jesieni kładła kasztany na oknie i za drzwiami. W ten sposób chroniła dom przed obrzydliwą inwazją. Zawsze, gdy widzę kasztany, zbieram je do domu. Mają one genialne właściwości, o których większość osób nie ma pojęcia. Okazuje się, że trik z kasztanami skutecznie odstrasza pająki. Ten naturalny trik od pokoleń stosowali nasi przodkowie. Kasztany mają zapach, który jest drażniący i odstraszający pająki. Wystarczy zrobić dziurki w skorupie lub lekko je zgnieść. Następnie należy położyć je na parapetach i za drzwiami wejściowymi. Im więcej kasztanów rozłożymy w newralgicznych miejscach, tym mocniejsze będzie ich działanie. Pająki i inne robaki będą omijać je szerokim łukiem. W zeszłym roku zostawiłem liście w worku. Oto co się stało. Na samym początku wybierz się na spacer i pozbieraj liście, które już opadły z drzew mogą być to liście drzew i krzewów, zarówno ozdobnych, jak i owocowych, potrzebujesz także worka, najlepiej sprawdzi się taki po ziemi ogrodowej, taki worek napełnij do połowy liśćmi, zamknij go dość szczelnie, taki worek pozostaw w garażu lub piwnicy na rok, po roku czasu otwórz worek i sprawdź co powstało. To nic innego jak ziemia liściowa. To specyficzny rodzaj kompostu, który powstaje w wyniku procesu rozkładu opadłych liści drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych. Jest pulchna na przyjemny zapach przypomina z wyglądu bardziej próchnicę niż ziemię. Jej pH sięga od lekko kwaśnego do obojętnego. Jest to ekologiczna alternatywa do ziemi ogrodowej w workach. Przygotuj ją już teraz i ciesz się tajnym składnikiem pięknych ogrodów.